Aneta Zając, 36L. I Patryk Ignaczak, 34L. Rzeczywiście są parą? Wiele. Na to wskazuje. Znajome aktorki odsłania kulisy ich związku. Co połączyło tych dwoje? Kilka miesięcy temu Aneta Zając pochwaliła się bukietem kwiatów. Na dworze i w sercu wiosna. Cóż za miła niespodzianka. Cieszyła się. Nie zdradziła natomiast kto sprawił jej ową niespodziankę. Reklama więcej można było wyczytać w mediach. Zaczęto spekulować, że aktorka jest zakochana, a jej nowym facetem jest Patryk Ignaczak, wokalista Audio Fels i były partner Anny Wędzikowskiej. On i prezenterka TVN mają razem dziecko, Kornelię, która w styczniu przyszłego roku skończy cztery lata. Nie, wychowują jej razem, lecz Ignaczak uczestniczy w życiu córki. Ponoć to urzekło Zając. A imponuje fakt, że Patryk doskonale radzi sobie w roli taty trzyletniej Korneli, opowiada, znajomy aktorki w rozmowie z Fleszem. Zając i Ignaczaka miała też połączyć wspólnota doświadczeń, ale nie tylko. Świetnie się rozumieją, łączy ich wiele pasji, oboje cenią sobie zdrową kuchnię. Wiedzą też, co to znaczy być samotnym rodzicem, kwituje informator gazety, zobacz więcej materiałów.